O, cześć. Słuchajcie, znowu to samo. Nie wiem, w co się ubrać na sobotnią imprezę. Dobra, sporty czy streetwear? To wy mi dajcie znać w komentarzach. Hm? O, siema. Cześć. No proszę. Skoro pierwszy się widać. Przedstawiam wam Weronikę Sporty Style i to jest laureatka konkursu Fit Me z zeszłego roku. Proszę bardzo. A tuż za nią Sylwia jako streetwear. Słuchajcie dziewczyny, macie dwa różne style. Wiecie, że ja mam problem, co się ubrać na sobotnią imprezę, więc opowiedzcie mi trochę o tych stylach, bo ja naprawdę mam zagwozdkę w głowie. Słuchaj, streetwear to przede wszystkim styl, który nie ma stylu i to jest w nim najlepsze, bo jak widzisz, ja mam na sobie dziewczęcą sukienkę, którą przełamałam ramoneską, która jest czarna i pozornie nie pasuje, ale razem tworzy to całkiem stylu w całość, prawda? Prawie mnie przekonałaś, dobrze, Weronika? Natomiast mój styl jest typowo sportowy, trampki, wygodne spodnie, sportowa marynarka, t-shirt. Pomóżcie mi, bo ja muszę się jakoś wystylować na sobotnią imprezę, sobotnie party, więc słuchajcie, tam jest kupa ciuchów. Bardzo bym prosił, żebyście mi w tym pomogły. Jarek. Ja już przeglądałem wszystkie, więc ja tutaj... Jarek, ale ja już widzę po prostu. To ja zapraszam, ja zapraszam. Byłam na drugim końcu Warszawy i ja już widziałam. Ja chcę zobaczyć, co... Ja już widziałam. Widzę to. Popatrzcie, kochani, to jest kurtka, a to jest Jarek. Dobra, słuchajcie, ja już jestem ubrany, wystylizowany, chyba zadowolony. Jeszcze zobaczę, jak przymierzę. Ale teraz powiedzcie mi coś o waszych zasadach w życiu. Zasadach. Wiesz takich co? Żelaznych. Moja zasada życiowa jest bardzo prosta, bo to tylko 3 słowa. Marzę, wierzę, osiągam. A ja nigdy nie robię nic wbrew sobie. Dlatego mój styl adekwatny jest do tego, w co wierzę. Masz dwie różne osoby, dwa różne style. Ale słuchajcie, mam coś, co was połączy, coś, co idealnie się do was dopasuje. Mimo, że jesteście dwie różne, to połączy was Fit Me, idealne dopasowanie. I dlatego zabieram was do mojego make-up roomu. Dzisiaj już będzie inaczej, kochane, dzisiaj będzie zupełnie inaczej, tego się nie spodziewacie. Będziecie się malować same, ale z moją pomocą. Czyli będzie challenge, kochani, zapraszam was, make it happen! No, kochane, i co? Dwa stanowiska? Co się cyka? Czego się boisz? Pierwszy raz to robisz, na koncerty robiłaś. Ty masz pędzelek, ty masz beauty blender. Obydwie dostaniecie Fit Me 105 podkład. Proszę, o właśnie, dłoń, raz. Nie za dużo ci dam, bo żeby nie przesadzić. Nie za dużo ci dam, nałożą mi pół butelki. Dobra, troszeczkę to jest na całą twarz. Słuchajcie, dobra, nakładamy, czas start. Dobrze, okej, zrób po swojemu. Ja zawsze właśnie tak robię, że sobie palcami roztegowuję na twarz. Nie wiem, czy dobrze, ale ja tak robię. No okej, dzisiaj jest po waszemu. Ja się nie wtrącam, tylko czasami się wtrącę. Pięknie, okrężnymi ruchami, bardzo dobrze. Pamiętaj, że zawsze rozcieramy z kierunkiem włosków, które rosną na twarzy, żeby nie było pod włosem, bo wtedy będzie widać podkład, tak słoncie? Świetnie się rozprowadza ten podkład. No Fit Me, przecież się musi dopasować. Bardzo fajnie. On się dopasowuje do ciebie, nie ty do niego, pamiętaj. No. Dobra, mamy teraz korektor, też Fit Me, 15 numer. Dobra, dajemy go pod oczko, muszę ci wyłożyć też rękę, żebyście wszyscy widzieli. Nakładamy go na oczy jako bazę pod cienie, pod oczy, żeby rozświetlić cienie pod oczami. I pamiętaj, że pod oczami ty w taki trójkącik sobie nakładasz. O, wklepujesz właściwie. Pokażcie się. Pięknie, pięknie. Dobra, słuchajcie, teraz puder. Też zyskamy Fit Me. Mam dla was tak, 130, proszę bardzo. I 130 dla ciebie. Macie jasne karnacje, więc... Tak, pamiętajcie, puder też zgodnie z... nie zgodnie z ruchem włosków, tylko zgodnie z porostem włoska na twarzy, tak, żeby nie pod włos, okej? Dobra, i delikatnie najpierw ten, oczepujecie sobie na ręce, żeby nie za dużo, nie przesadzić. Czuję się jak taka... Bardzo to profesjonalnie wygląda. O, proszę bardzo, idealnie wyrównana cera, pięknie. Pięknie? Mamy to. Brawo. Dobra. Dziewczyny, teraz to, co lubicie najbardziej, rozświetlenie. I teraz tak, słuchajcie, ja nic nie mówię, ja wam daję tylko Master Chrome. I teraz tak, nałóżcie go tam, gdzie lubicie i tam, gdzie przeważnie go nakładacie. Ja nie będę wam podpowiadał, jest kilka takich miejsc. Ja chcę zobaczyć, jak wy to robicie. Sobie zerknę, okej. Ja to dużo, wiesz? No to dawaj. Ja to... Ale wiesz co, jak chcesz, to możesz wziąć sobie, wiesz co... Ja w ogóle tym! Tak, nie, weź sobie tym, tak? Aha, okej. Słuchaj, jak rozświetlasz sobie twarz, nie podjeżdżaj tutaj za blisko, bo tutaj bardzo często są pory albo jakieś niedoskonałości. Jeśli to miejsce wybłyszczysz za bardzo, to masz pewność, że będzie je bardziej widać, więc raczej powinien się skupić dokładnie. Wiesz co, troszeczkę tak... O! No, gdzie musnęłaś? No, brodzie tak. Tak, dobra. I tak... Jezu, ty masz po prostu... Teraz jakie wiesz? Ja normalnie rozświetlenie to jest moja ulubiona część makijażu. Dobrze, okej. Widzicie to? Pokaż. Jest światło? Jest. Powiedz mi, gdzie rozświetlasz? Tylko nad kością policzkową? Okej. A czubek nosa? Znaczy nie czubek nosa, tylko tutaj o. Niecały. Tutaj nie rozświetlamy, przecież nie chcemy tego, żeby to się świeciło. Jezus, poczekaj, muszę to naprawić. Dobra. Okej. Która woli róż, która woli brąz? Ja wyszłam róż. Róż? O. Róż, brąz. Czyli Master Bronze, Master Blush. Proszę bardzo. I modelujemy sobie buzię. Tutaj mamy ten najbardziej jasny, jest najbardziej rozświetlający, on może służyć jako rozświetlacz, a ty sobie możesz miksować, mieszać dowolnie jak chcesz. Nie, ale wezmę akurat ten taki tak, dokładnie, drugi. Tobie polecam ten. W ogóle ja zawsze róż nakładam w takim dziwnym miejscu chyba. No jakim? Bo Japonki się tak malują. Że co? Tak swoją drogą. Że się tak tutaj na te takie te. Bardzo dobrze, bo to odmładza. Tutaj, no ja zawsze tutaj maluję, na tych takich, no księżków. To jest bardzo fajne, bo to właśnie odmładza i odświeża od razu cały look. Czyli Sylwia poleca malować na uśmieszku. Różem. Tak. Na uśmieszku. A ty wyostrzasz sobie, twarz konturujesz pod kością policzkową, tak? Dobrze. Ty lubisz na ostro, dobrze. Już? Ale wiesz co, to by się też przydało troszeczkę brązera, żeby je tak to je wyostrzyć. Więc możesz troszeczkę podkraść Weronice i też użyć. Użyj sobie tego bardziej zgaszonego. A ty jaki jesteś z różem? Ty lubisz róż czy nie? Nie używam. Który to zgaszony? No tak myślałam. Jak konturuję, to zawsze tu i tutaj pod tym też robię troszkę. Ty wolisz siebie w zimnych barwach czy w ciepłych? Jakie masz dzisiaj ochotę? Dzisiaj mam na zimne ochotę. Na zimne, dobrze. To ty sobie nałożysz taką neutralną bazę pod cienie, taką w cielistym kolorze. Dobra. A ty będziesz w ciepłych? Tak. To ty sobie nałożysz, o proszę bardzo, kolor tatu. Okej, na całą ruchomą powiekę, wtedy jeszcze lepiej się przyczepią do tego cienie. Wero, skończyłaś? Skończyłam. Brawo. Boże, jesteście takie zdolniaczki, po prostu małe studentki. Dobra, słuchaj. The Rock Nudes. Dla rockowej dziewczyny. Yo. Proszę bardzo, trzymaj. I Pinky Edge dla mojej sporty girl. Pamiętajcie, zacznijmy od jasnych, rozświetlmy sobie całą powiekę. Elegancji. Ty jakie preferujesz oko? Bo mówiłaś wcześniej, coś mi wspominałaś o smoki, że lubisz tak bardziej przedymić i delikatną kreseczkę zrobić. Czyli idziemy w tym kierunku? Tak zrobimy. Dobra. Chcesz sama zadecydować, sama chcesz wybrać cienie? Tak czy nie? Sama. Dobra, okej. Sylwia, na co ty się zdecydowałaś? Wiesz co, ja tutaj widzę takie te trzy kolory, które mi się tak spodobały i na tych dwóch bym oparła tak ogólnie całość, a tym bym jeszcze ewentualnie trochę przyciemniła przy samym koniuszku, może coś takiego? Słuchaj, no ja tu tylko, ja jestem tylko gościem, słuchaj, ja tylko patrzę i ten, ale ja mówię okej. No ja ten w załamaniu, tak myślę. Czyli ten, od razu ten mocniejszy. Ten albo ten. Słuchaj, to ja proponuję, żebyś najpierw użyła tego złota, bo on jest nieco jaśniejszy. No możesz go nałożyć na ruchomą powiekę całą, na ruchomą, a potem tym sobie delikatnie wykonturować i jeszcze potem poprzyciemiać. Wydaje mi się, że w tej kolejności będzie ci po prostu łatwiej. O, Sylwia Lipka leci po prostu jak z bicza. Teraz trochę ciemniejszy. Nieco wyprzedza Werę, ale Wera się nie daje. Co za emocje. Pani Sylwio Lipka. Ja wziąłem ten pędzelek teraz w ogóle z paletki. Bardzo dobrze wziąłeś ten z paletki. I sobie tak delikatnie przyciemniam to. Jak ty, ale ładnie ty to robisz, Sylwia. Ty się nie dziwisz, że ty się sama malujesz na te koncerty i już nie dzwonisz do mnie. Ja robię dzięki. Kochana, ty dalej operujesz złotem? Już kończę. Dobra. Tutaj troszeczkę, wiesz co, mogę? Na ruchomej powiece możesz tego złota troszeczkę bliżej tutaj nałożyć, bo ono jest takie bardzo napigmentowane i rozświetlone. Więc możesz spokojnie, nie tylko w zewnętrznym tutaj kąciku, ale tutaj też możesz nałożyć to złoto, tak, I tak ono będzie bardzo ładnie przychodzić z tym jaśniejszym, które użyłaś wcześniej. Dobra, ja teraz wziąłam ten taki fioletowy jasny i płaski pędzelek. Dobrze. I teraz tak ciapkam. Dobrze. Ciapkasz, ale żeby, w sensie, żeby co? Żeby rozświetlić? Żeby, no, żeby było tak jaśniejsze z przodu. Pokaż, zblendowałaś ładnie. No właśnie, staram się. Super, ale powiem ci, że idzie ci to świetnie. Od razu jest taki, o Jezu, jak sexy się robi, pięknie. Wiesz co, ja już oko to zrobiłam. Już masz gotowe? Bo tak. Ty możesz zacząć brwi teraz robić. Brewkę, no. A ty? Ja sobie rozjaśniam. Poczekamy na Weroniczkę. A co robisz? Rozjaśniam w końcu. Którym? Lewym i prawym. Nie, którym cieniem. Tym najjaśniejszym, tak? Tak. Słuchajcie, to jest palec, jakby to jest też rozświetlacz generalnie do kości policzkowych i do wszystkich partii, które chcemy rozświetlić, ale możemy go spokojnie użyć jako cienia rozświetlającego w kąciku oka. Już pokażę, który to jest. To jest dokładnie ten. Weroniczka, ty mówiłaś, że chcesz jeszcze zrobić kreskę sobie tak, taką graficzną. Tak, próbować. Dobra. To dla ciebie Sensational Liner. Proszę bardzo, liner o takim kształcie. Bardzo fajnie się wyrysowuje tym oko. Okej. Dobra. Zawsze podziwiam wszystkich, którzy robią sobie kreski. Tak, spokojnie, Weroś, musi skupić teraz. To tak, kreseczkę wyciągasz sobie troszeczkę do góry, tak? Chcemy oko wyciągnąć kocie. Bardzo dobrze ci idzie, w ogóle się nie stresuj. Sylwia? Horyzont jest blisko, musisz tylko bardziej chcieć. Bo wiesz co, bo horyzont jest blisko, bo my już oko zrobiliśmy, czyli zostało bardzo mało rzeczy do makijażu. Bo jest blisko horyzont. No horyzont, koniec. O. To jest? Super. No. Tusze do rzęs. Dla ciebie będzie Lush Sensational, a dla ciebie będzie Total Temptation, będziesz miała takie miękkie, pogrubione brwi. Powąchaj, jak pachnie ta maskara i powiedz, co czujesz. Kokos! Kokos! Brawo! Pokaż? Kokos. Dobra, tuszujemy. Dobra. Rząski i nagle zapadła cisza. No, nagle zapadła cisza. No ja wiem, bo to jest precyzyjna praca, słuchajcie, nie może się odbić nic na powiece, więc tutaj sobie dajmy na maksa fokus i skupienia, ja trochę potańczę. Nie, że to ja nie będę tańczył. Jestem profesjonalistą i nie będę tańczył. Obydwie dostajecie Total Temptation, proszę bardzo. Kredki do brwi, z jednej strony jest kredka brwi, z drugiej strony jest właśnie szczoteczka do przeczesywania. Jak ty się sobie malujesz na co dzień? Wiesz co, na co dzień to w ogóle ja się mało maluję. Jak mam jakieś niedoskonałości, tak jak dzisiaj, bo oczywiście jak idę na nagrania, to mam niedoskonałości, jak zawsze, to ten podkład fajnie mnie zakrył, tak przynajmniej no. Ładnie, i no, makijaż, który mam na sobie, w sumie pasuje do tego, co robię na swoich oczach na co dzień. Przede wszystkim stawiam zawsze. Ale w ogóle nie przytrzyma się go na twarzy, nie? No, na rozświetlenie tak stawiam też, że najpierw to wszystko wymatawiam, a potem dodaję blasku. Ja bardzo silnie stawiam na mat. Muszę mieć silny mat. Ale jednak też rozświetlasz. Tak, ale jeśli chodzi o podkład, to wymagam mocnego matu. Dobrze, żelazne zasady, słuchajcie. A u pani Lipsyn? Pani Lipsyn, no. Uznać je muszę. Dobrze. One to sobie lubią, wiesz. Po swojemu. Żyć własnym życiem. Dobra, okej, mamy to? No to teraz przechodzimy do ust. Sylwia, słuchaj, ja bym chciała, żebyś zrobiła dzisiaj ciemniejsze usta, czerwone. Znaczy w takiej czerwieni. Co ty na to? Konturówka. Kontur. Proszę bardzo. I wypełnisz sobie satynową czerwienią. To jest coś pomiędzy matem a błyskiem, to jest takie satynowe wykończenie. Jest bardzo ładne, zobacz, jak on się pięknie prezentuje na ustach. Tobie z kolei, ze względu na to, że masz mocniejsze oko i kreskę, zaproponuję nude'ową pomadkę oraz nude'ową konturówkę. Ale ładnie sobie kupidyna rozświetliłaś wcześniej, bo teraz to fajnie z tą czerwienią wygląda. Czerwień nie żałuj, niech będzie nasycone. No, coś tu pokaż. Jest nie tak, z konturówką. Pokaż. Już więcej to tutaj jest. O, Weroniczka, po prostu chciałaś, żebym cię dotknął. O to chodzi. No, teraz jest super, idealnie. Teraz słuchaj, troszkę na palec i możemy tak sklepać, wtedy uzyskujemy naturalniejszy efekt. O. Dobra, i co? Jak się czujesz? Fajnie, mogłabym iść na motor. Dwa zupełnie inne makijaże, dwa zupełnie inne style. No dobra, no tak patrząc na siebie nawzajem, no skomentujcie coś, no. Bardzo ładnie wyglądasz. Pięknie. Ale bardzo, ja bym tak, jak Weronika, to ja też bym się tak pomalowała, tylko ja nie potrafię robić kreski. Ale cienie super. A ty, Werek, byś się czuła z czerwoną pomadką? Z pomocą potrafię. Ty bardziej... Taką czerwoną, no ja lubię mocno lubisz kolory, też? Ale na mnie nie... Lubię, ale nie zawsze właśnie. Na mnie jest właśnie to jest takie odważne. Czuję taki trochę pin-up styl. Super! Tak, żebyś na motor wsiadła? No motor. Tak jak mówię. Dobra, dziewczyny, wyglądacie pięknie, ale muszę was znowu zaprosić na kanapę, bo przygotowałem dla was małą niespodziankę. Słuchajcie, dziewczyny, no, ta niespodzianka jest taka, że ja was dzisiaj zabieram na imprezę i to jest moja impreza. Zaczniemy u mnie w domu, a potem pójdziemy na miasto, ale w każdym razie spędzacie cały wieczór ze mną i będzie imperka. Dobrze. Słuchajcie, dwa różne style, wyglądacie pięknie. Tutaj mamy sporty, tutaj mamy streetwear, dwa różne makijaże, ale jednak połączył was właśnie Fit Me, czyli idealne zmatowienie i dopasowanie się do waszej cery, tak? Do waszej skóry. Czujecie na twarzy coś? Właśnie nie czuję nic, to jest super. A, czyli właśnie o to chodziło, o ten efekt. Zmatowienie idealne cery, ale żeby nie było tego efektu takiego, wiesz, ciężko podkorzeń maski. Dokładnie tak. Pamiętajcie, zasada dopasowanego matu jest jedna. Fit me. To jest tak, to jest ta zasada. Słuchajcie, dziewczyny, dobra, żeby nie przedłużać, to my uciekamy na imprezę, ale zanim to nastąpi, to chciałam wam powiedzieć, że wszystkie kosmetyki, których użyliśmy, znajdziecie w kartach w górę albo w opisach na dole. Słuchajcie, powiedzcie nam, jak wam się podobał odcinek, jak wam się podobały makijaże, jak wam się podobali moi goście. Napiszcie w komentarzu, czy jesteście bardziej streetwear, czy sporty girl. No właśnie, a my już musimy uciekać. To pa, kochani, żegnamy się z wami i lecimy na imprezę.